Po zasubskrybowaniu kanału nie zapomnij włączyć powiadomień za pomocą magicznego dzwoneczka. Cześć moi kochani wiedźmskich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Sims 4 Wampirze Opowieści. Słuchajcie, wgrałam troszeczkę modów do moich Simsów, bo tak. Także łapki w górę za Simsy, zaraz wam pokażę jak wygląda nasz Vladi, nasza Katiusza, bo dziecka nie zmieniałam. Także widzimy się za chwilę, ale zanim to, dajcie łapkę w górę. Dobra, a więc zaopatrzyłam się w dużo modów z okazji oczu, makijażu, fryzury, ubrań nie za wiele, tam dosłownie kilka ubrań zrobiłam. Wrzuciłam też parę modyfikacji na jakieś tam rzeczy, jakieś tam pierdółki, nie pierdółki do domu. Po prostu coś, czego potrzebowałam do mojego prywatnego save'a, także nic specjalnego, ale słuchajcie, stwierdziłam, że Vladi nie może być takim zgorzkniałym, złym wampirem, skoro nie pije ludzkiej krwi. Także usunęłam mu z twarzy te wszystkie blizny. Wgrałam mod na możliwość zmiany Sima, całkowitej zmiany Sima w Casie, Kasie, czy jakkolwiek to tam powiedzieć. Chodzi o to, że mogę zmieniać nie aspiracje, tylko gdzie to jest? O! Te rzeczy mogę zmieniać. Czyli tam samotnik, zły miłośnik muzyki, to co on miał od samego początku, mogę to zmienić. No to też jest kod, ale ja po prostu wgrałam moda i wszystko jest ok. Także tego póki co nie zmieniałam, w każdym razie usunęłam mu te wszystkie blizny, tak jak widzicie, wygląda w miarę troszeczkę ok. Ja mu zrobiłam czerwone oczy, nie wiem dlaczego ma niebieskie, ale ok, niech będą niebieskie, niebieskie też są super. Bardzo ciężko było mi dobrać jakąkolwiek fryzurę do tego Sima, ze względu na to, że w każdej fryzurze, którą mu zakładałam, wyglądał jak debil. Teraz też wygląda jak debil, ale trochę mniej wygląda jak debil, także jest całkiem okej. Co do Michaiła, Michaił... nie, z Michaiłem w ogóle niczego jeszcze nie robiłam i nie wiem, czy będę robić, bo nie zagłębiałam się w modyfikacje dla małych dzieciaków. Halo? Czy ty możesz się przebrać? Słuchajcie, on w ogóle... What the fuck? Michaił... Straud. Okej, możesz teraz? O. No właśnie. Także super, że... że kojarzę te pierwsze, najzwyklejsze i najbardziej potrzebne kody do gry. Okej. Aha, Vladiego jeszcze przebrałam, tak jakby ktoś nie zauważył. Znaczy nie przebrałam, w sumie tylko zmieniłam kolor, także tak. Katiuszę wam pokażę później, ze względu na to, że Katiusza musi się wyspać. I słuchajcie, mam, tak jak mówiłam wcześniej, mam tego swojego prywatnego save'a, na którym dużo gram, bardzo dużo. W sumie na obecną chwilę mam save właśnie z wampirów i ze Swietłany. Po prostu Swietłana ją nazwałam i jest po prostu save Swietłana. I słuchajcie, jeżeli byście chcieli, ja wam mogę pokazać tego save'a. Zobaczycie, co tam troszeczkę porobiłam. Szuka informacji o wampirach. Zobaczycie, jak ja ją tam po prostu maksuję we wszystko, co się da. Znaczy, wszystko, co się da. Parę rzeczy tam u niej zrobiłam, ale no bez przesady, słuchajcie, bez przesady, przecież nie będę robić 100%, chociaż powiem wam, że 5 aspiracji już jej zrobiłam i to nawet nie takich prostych, bo na przykład wędkowanie nie jest proste, bo trzeba złowić 20 różnych ryb i ogrodnictwo też nie jest proste, bo trzeba zrobić 10 wspaniałych roślin, także no mogę wam tego save'a nawet pokazać, słuchajcie. Tylko musicie dać mi znać, czy chcecie. A, bo tutaj jest ta nasza roślinka. Okej. Okay. Ktoś dzwoni, coś dzwoni. Co tam? Nie. Słuchajcie, teraz będziemy mogli częściej, że tak powiem, wychodzić gdzieś w przestrzeń, bo nagrywając moim starym programem miałam delikatne, ogromne problemy z tym, że co? Że. No właśnie, zapomniałam słowa.
A, miałam ogromne problemy z desynchronizacją dźwięku z dźwiękiem, dźwięku z gry i dźwięku z całością. Także dla mnie montowanie filmów było jedną wielką katorgą i przesuwanie dźwięku o 1 milisekundę w lewo albo w prawo, zależy w którą stronę się zdesynchronizowało. I to było widać, naprawdę, to czasami było widać. Ale ten program dawał mi opcję wykadrowania kamery w kółeczko. Tej opcji już nie mam, także bardzo mi przykro, musicie patrzeć na cały pokój i będę się starać sprzątać, obiecuję. Będę się starać sprzątać, ale nie zawsze będzie mi to wychodzić. Także czasami na tym łóżku może być po prostu jeden wielki rozpizdziel, albo wszystko z łóżka po prostu położę tutaj poza kamerą, gdzie tego nie widzicie, a wy myślicie, że jest pięknie, fajnie i ładnie. Ale tak jak mówię, będziemy mogli się wybierać na jakieś imprezy, czy na jakieś eventy, czasami wieczorem, jak będą organizowane jakieś miłosne wieczory gdzieś tam w San Myślu, no to też będziemy mogli się wybrać. Także to jest bardzo, bardzo dobre. Dobra, bo my tutaj gadu, czas sobie leci. Ja się tak rozgadałam, że w sumie zapomniałam, co miałam robić w dzisiejszym odcinku, słuchajcie. Także okej, co to jest? A, kwiat to jadł. Nie, to tego nie. Aha, okej. Wiecie co, bo ja bym chciała jeszcze kupić. Tylko jak to się nazywa? Zaparzacz do herbaty magicznej. O właśnie. Ja bym chciała to maleństwo kupić. Dlaczego? Ze względu na to, że to maleństwo potrafi zmienić nam może nie tyle co aspiracje, ale jest w stanie nam zmienić nastrój. Czyli jeżeli on jest teraz bardzo flirciarski, wypije na przykład rumianek na uspokojenie i on będzie na przykład wesoły, bo nie pamiętam co to robi. Ale to jest bardzo przydatna rzecz i bardzo dużo mi to pomogło w moim prywatnym save'ie, także to, tego nie może zabraknąć. Planuję jeszcze zrobić remont tego całego domu, tak żeby on nie wyglądał tak strasznie, bo tak pomyślałam ostatnio, że mieszkamy i gramy jako taka fajna wampirza rodzinka, a mamy dom, jakby to był straszny dwór, zupełnie taki straszny dwór Vlada, jak wcześniej to było. Także ja planuję to sobie przerobić między odcinkami. Jest możliwość, że ten dom na przykład w następnym odcinku będzie miał wyremontowany tylko salon, bo może mi braknąć czasu, żeby to wszystko ogarnąć. Ale summa summarum wszystko jakoś pójdzie. I słuchajcie, kiedy ten młody dorośnie, ja mam zamiar albo tą górę całkowicie wywalić, albo zrobić tutaj jakieś pokoje, w których byłyby, no właśnie, tak jak tutaj jest komputer, na przykład tutaj byłby jakiś gabinet, tutaj byłaby no cokolwiek innego, tak? To nie jest problem, żeby coś wymyślić. Na przykład tutaj mogłoby być kino domowe. Wiecie, takie super ekstra duże kino i kanapa i ciemno i w ogóle. Także to też jest... całkiem dobry pomysł, słuchajcie. Ja mam ostatnio bardzo dużo fajnych pomysłów. Dobra, przyspieszmy trochę, bo chciałabym wam Katiuszę w końcu pokazać, a widzicie już ją tutaj, ale to, co ją teraz widzicie, to jest jeszcze nic, bo ona wygląda po prostu genialnie. Usunęłam jej wszelkie niedoskonałości, czyli te jakieś zmarszczki, niezmarszczki, te wszystkie wampirze cechy, w sensie te takie oczodoły i w ogóle, i w ogóle. Ale za to dodałam jej wampirzy makijaż, który ściągnęłam. W ogóle nie pytajcie mnie o linki do modów. Wszystkie mody są z Sims 4 Update albo The Sims Resource. O, Resource. Także nie pytajcie mnie, wszystko jest tam. I stamtąd. A jeżeli to jest odnośnik do jakiejś innej strony, no to oczywiście z tej innej strony także. Dobra, wstań maleńka. No. Katiusza? No, cześć! Od razu ci przebierzemy normalny strój. Chcę, żebyście ją zobaczyli. O, właśnie. To jest nasz Katiusza. Oczywiście, sukienka jest stara, ale te włosy czarne i ten czarny makijaż i te czerwone oczy, to po prostu jest coś tak genialnego. Ja ją zaczęłam przerabiać, to mi się to tak strasznie spodobało, że myślę, nie, no tak musi być. Tak musi po prostu być. To też będzie wszystko przeremontowane, bo to nie może być tak, że stoją trzy trumny i heja banana. Okej, okay, Katiusza. Katiusza moja musi zająć się najpierw ogrodem. I słuchajcie, chciałabym te rośliny w końcu przeewoluować,
Ale żeby one były wspaniałymi roślinami, ja się tego ostatnio dowiedziałam, słuchajcie, grając na prywatnym sejwie. Żeby... O nie, poczekaj, bo tu jest dzień jeszcze. O, patrzcie, patrzcie, widzieliście? Włosy, o, teraz. O, włosy jej się fajciły. Nie, myślę, że to jest po prostu zwykły bug. Ogrzej się. Gdzie jest młody? A, młody poszedł do szkoły, super. Jak tam jego ocenę? Bo chciałabym mu wbić 6. Katiusza, idź ogrzej się. Chciałabym mu wbić 6. Mamy to zrobione, to zrobione. A, bo dopiero jest poniedziałek, super. Gdzie co, bo on był... Aha, on już nie jest flirciarski. On sobie siedzi przy komputerku oczywiście. Pytanie, czy mamy jakieś punkty? Mamy 1200 punktów do rozdysponowania. To nie tutaj, to tu. I na przykład dla niego, co byśmy mogli kupić za 1200 punktów? Szybki czytelnik, mentor. Dobra, weźmy mu mentora. Już trudno. 900, prawie 1000. Dobra, słuchajcie, dzisiaj nam wbije 14 dzień niepicia krwi ludzkiej. Tobie wbije 11 dzień. Wow, naprawdę 11 dzień dopiero. Wiecie, co to znaczy? Tak, że to jeszcze będzie 10 dni, 9. O! I... Widzicie? To jest błąd po prostu włosów, ale... Lol, smyr, smyr. Nawet fajnie to wygląda, słuchajcie. Nawet fajnie to wygląda z daleka. Zobaczcie. Genius. Nie, wiadomo, że te wszystkie fryzury nie będą działały tak, jak powinny ze względu na te wszystkie aktualizacje Simsów. Ale chociaż tyle, że się gra aż tak strasznie nie baguje i... I mam kilka innych fajnych fryzur... Dlaczego wyjdziecie na górę? Które, że tak powiem, można jej ustawić i też będzie fajnie wyglądać. Ale po prostu ta fryzura jest tak bardzo gotycka, bo ta fryzura kojarzy mi się strasznie z Emily. Emily, nie wiem, czy kojarzycie. Taka śpiewaczka, piosenkarka zespołu pewnego, wiecie, Bring Me To Life i tak dalej. Okej. Okay, wiecie co? Ja chyba... Tak, ja od razu jej zmienię tę fryzurę, to zobaczycie, co jeszcze w ogóle tutaj mam. Nie zmień biegu, zmień Sima. Gdzie mieli okazję zobaczyć coś jeszcze. Ten odcinek jest strasznie nudny. Okej. Także szkoda, ale fryzurkę niestety musimy wywalić. Fryzura. Myślę... Nie no, ona to musi mieć długie włosy, słuchajcie. Katiusza musi mieć długie włosy. Także jeszcze gdzieś na dole coś było. O. A może taki warkocz jej zróbmy? W wersji czarnej. Tylko pytanie, czy się nie będzie bagować, nie? Bo to też jest genialne, ale w sumie też jest fajne. To jest to, kiedy masz nowe fryzury i nie wiesz, co wybrać, tak? Bo wszystkie ci się podobają. Tą fryzurę ma tamta moja Swietłana, także Swietłanowskiej fryzury nie będziemy jej dawać, ale ten warkocz jest jak najbardziej na okej. Okay. A przy okazji, skoro już jestem w CES-ie, a, bo ja mu zmieniłam kolor oczu na zwykłej postaci. No przestań, już, cicho. Zrobiłam mu czerwone. O, perfekto. No i teraz będzie super. I młodemu też zmieniłam oczy już jako dziecko, ale później tak trzeba będzie je zmienić, także... A, no i oczywiście przez tę minutę ktoś by posprzątał. Ale okej, przebierz się teraz w normalny strój, stroje, przemień się. Aha, poczekajcie, nie tak? Stój! Ej! Wampir, pokaż mocną postać. O, zobaczymy, czy ta fryzura się będzie bagować, bo wiem, że tamta Swietonoska się nie baguje. I ta też się nie baguje, super! Także bardzo się z tego powodu cieszę. Będę musiała jej tę materialistkę wywalić, bo jest całkiem spięta z tego powodu. Pragnienie. Dobra, pragnienie. O, mamy jakiś pakiet plazmy, także wybijemy pakiet plazmy. To będzie o wiele szybsze niż
Picie tych jabłuszek. Ktoś mi ostatnio. Kiedyś, matko. Kiedyś. Chyba w 5., 6. odcinek powiedział, że strasznie chaotycznie gram, bo klikam w te wszystkie przyciski, a po prostu... Wiecie, to jest przyzwyczajenie z tego starego programu, że miałam bardzo szybki sposób na synchronizację dźwięku, bo widziałam i słyszałam, kiedy to powinno być. Ale teraz tego nie potrzebuję, także nie będzie już tej chaotyzacji. Oglądaj. Okej, godzina 14, zaraz wróci Michał. I zastanawiałam się, czy nie zrobić takiego myku, bo skoro teraz mogę zmieniać całkowicie z nim, to myślałam, czy by nie zrobić z Michała dziewczynki. I to by mogło być dobre, ale nie. Nie ingerujmy aż tak bardzo. Michał wróci ze szkoły. Już za parę sekund. Dostanie 6. Nie, jednak nie dostanie 6. Ale następnym razem dostanie 6 na pewno. Odrobimy sobie lekcję. To wywalimy gdzieś na dół, bo do kosza na przykład, bo po co mi to? Tak, pisaliście, żebym kupiła kosz, który zarabia pieniążki. Tak, tak, ja wiem. Ja naprawdę to wszystko czytam, ale nie wszystko jestem w stanie zrobić, bo mam jakieś na przykład plany, tak? Mam plany na przykład, że wyremontuję dom w późniejszym czasie, więc niczego nie będę nowego kupować. No, oprócz tego zaparzacza do herbaty, tak? Okej, godzina 15, słuchajcie, godzina 15 to jest najgorsza godzina, bo nie mam co robić z tymi, z wampirami. Także one niech sobie może pójdą na hibernację i poczekamy na godzinę 18-19. Zajmiemy się trochę Michałem. Słuchajcie, widziałam w ogóle moda, dwa mody w sumie takie, które mnie zainteresowały, ale stwierdziłam, że nie będę ich brać. Pierwszy mod był na to, że w San... nie w San Mission. Forgotten Hello, zawsze jest noc. Always night. To by było fajne, ale z drugiej strony no trochę byłoby smutno dla innych simów, nie wampirów. Także stwierdziłam, że nie będę go brała. I jest jeszcze taki mod, który blokuje wampiry w innych miejscowościach niż Forgotten Hollow, czyli na przykład w San Mishuno się nie pojawi, w Oasis Strój się nie pojawi żaden wampir i w ogóle. Miałam taką sytuację na prywatnym save'ie, że po prostu wbijał mi wampir tak w środku nocy i budził moją simkę i sobie pił jej plazmę, także to było dosyć... niefajne, bo ona później na przykład następnego dnia szła do pracy, a była jednym wielkim plackiem. Wow, ile mamy jedzenia, mama mia. No tak, przecież był ten gościu, który nam zrobił żarcie, także spoko, spoko. No dobra, jedz. Jedz, bo nie ma czasu. I zaraz będzie godzina 18, tutaj już się robi ciemno. Czy to jest wampirzyca? Ewa już... Czekajcie, jeżeli Ewa jest wampirzycą, czyli... Czekaj, aż się upewnię. Tak jest. Nie, Ewa jest na pewno wampirzycą. Także jeżeli ona jest wampirzycą, to Katiusza też może wstać. I Vlad też może wstać. I słuchajcie, Vlad niech sobie robi co chce. Ja muszę Katiuszą troszeczkę ogarnąć. Ze względu na to, że potrzebuję... Bo ja zaczęłam ten temat już jakiś czas temu. Ale zapomniałam. A mój misiu, misia trzeba nakarmić. Musimy się zająć troszeczkę roślinkami i musimy może nie tyle co wybić jakiś poziom, ale musimy, wiecie co zrobić? Musimy połowić troszeczkę rybek. Ze względu na to, że ryby... Gdzie ty idziesz? Spać już idziesz? Nie. Ze względu na to, że ryby są najlepszym sposobem na to, żeby ewoluować rośliny we wspaniałą roślinę, tak? Tak, dobrze mówię. Nie, niczego nie spartoliłam. To jest cud, że ja niczego nie spartoliłam mówiąc, bo tak. Zostało mi 22. Możemy mieć delikatny problem. No pij. Czy te owoce to niedługo mi się pokończą? Znaczy nie to, żebym narzekała, no ale przecież zawsze... Właśnie, bo zawsze przecież mogę wziąć te 99 do niego. A ona i tak sobie zbierze z tego. No. I teraz już nie będzie nasz Vladik głodny. Ile jeszcze? Jeszcze z 3 albo 4 trzeba będzie zjeść. No, pipi.
Szukałam moda na to, żeby zdjąć cenzurę, ale... Znaczy szukałam. Miałam nadzieję, że gdzieś mi się prześmignie. Ale mi się nie prześmignął. Nie, stój. Czy ty zebrałaś? Masz jakieś owoce plazmy? 90, no słuchajcie, nie. Nie no, szaleństwo. Aha, bo ona ma niski poziom. Dobra, który ty masz poziom tego ogrodnictwa, tak by the way? Bo potrzebuję czegoś takiego jak pielęgnuj ogród, czy ona by robiła wszystko, co potrzeba. Szósty poziom. Mogę zbierać plon z tego czegoś? Naprawdę? Dobra, wszystko podlane, tak? To jeszcze podchwaszczamy i pójdziemy łowić rybki. Bo jak wiecie, wszystkie rybki lubią frytki. O, zjadłam frytki. Mam frytki, ale ostatnio u mnie z jedzeniem ostatnio to lepiej nie próbować. Dobra. Gdzie jest moje miejsce do wędkowania? Gdzieś tutaj było, z drugiej strony tego mostu. Czekajcie, czy to tutaj? Nie, tu. Dobrze. O, tam jest tak fajnie, nie można nam się dostać. Dobra. Idź na ryby? Nie. Nie. Wędkuj na czosnek. 11. Okej, czyli starczy na dłużej. Wladi, gdzie ty idziesz? Idziesz wyrzucić... Wow, słuchajcie, Wladi idzie wyrzucić śmieci. To jest po prostu coś szalonego. Najgorsze są te dni, kiedy tak naprawdę nie ma co robić i czeka się tylko, aż wypełnią się te aspiracje, na których nam zależy i czeka się, aż ten młody dorośnie. Młodemu ile zostało? Wiecie co? Ja mam pomysł. Nie. Troszeczkę scheatujemy. Ale tylko troszeczkę. To nie jest cheat. Słuchajcie, to nie jest cheat. Ja zrobię mu krótkie życie. I wtedy nie 6 dni, a 3. I jak ono stale, tak też będzie szybciej. Okej. Weź sobie prysznic i myślę, że porobimy tutaj małe zadymki z ludzikami. Albo nie bierz prysznica. Teleportuj się tutaj. Raz. Okej. To jest żejdroza. Ona jest wampirem na pewno. Także wywołamy u niej halucynację. Wbijamy troszeczkę punkcików, słuchajcie, bo może ulepszymy jeszcze naszego Wlada w coś. Aha, nie mogę. Dlaczego nie mogę? Nie mogę. Okej. A, bo się znajduje pod wpływem. Super. Super, idzie Paulina. Patrzcie, jak pamiętam. Oni się nie lubią, także jeżeli zrobi coś złego, to nic. Nie lubimy się z Pauliną, kiedy jesteśmy Wladem. O, Katiusza złowiła czosnek na czosnek. O dobra, no to jak nie ty, to Ewa. Ewa nie jest wampirem. No to najwyższy czas to zmienić. Słuchajcie, najwyższy czas to zmienić. Nie ma sensu przedłużać jej zwykłego życia, bo kiedyś umrze, tak? A jak będzie wampirem, to nie umrze nigdy i ja mam z nami do końca świata jeszcze jeden dzień dłużej. I tak przy okazji, skoro już tutaj jesteśmy... biblazmy... Nie. Rozkaz hipnoza. Obezwładniająca senność i śpi. A ty... Ty też. O, nowa ryba, super, czyli coś się nadzłowiła. O, złota rybka, bardzo dobra. Złota rybka jest bardzo dobra. Plazma wygrywa osobowość i hipnoza. O, tamta jak śpi. Jak wystawiła tyłek, zrobiła to po prostu przynios. Dobra. Czy ktoś jeszcze to się... Idzie, żejdroza. Nie, Summer Holiday, przepraszam. Pomyliłam. Wywołaj halucynację. Do czego oni w ogóle muszą taki kawał przechodzić, żeby cokolwiek zrobić? Jakby nie mogli tego zrobić w normalny sposób. Co ty chcesz zrobić, przepraszam? Zmniejsza szaleńczo. Czekajcie, ja to muszę zobaczyć. Jarb! Genius. A, dobra, wyzwolmy ją najpierw,
Dobra, to poczekaj, masz ją. Ej, no miałeś się wyswolić, Vladi. I jeszcze zróbmy jej cenność. Niech też tak wystawi tyłek do góry. Czy ty łowisz rybki? Łowisz rybki, super. Bardzo się z tego powodu cieszę. Dziecko śpi? Śpi. Bardzo się z tego powodu cieszę. Aha, dobrze. No w takim razie zobaczymy, co tam Katiusza ciekawego złowiła. Tylko złotą rybkę? Naprawdę, tylko złotą rybkę ogarnęłaś przez ten czas? Dwie złote rybki. Okej. Okay. O, aspiracja wypełniona, juhu! Co to? Wow, dostaliśmy napój, który mógłby nas uwolnić spod wampiryzmu. Nawieziemy to małą rybką i to nawieziemy małą rybką, znaczy złotą rybką. Tylko gdzie jest teraz ta druga złota rybka? O, co to jest to właśnie, że to wszystko nie jest w jednym miejscu, ani nie jest posegregowane, tylko już rozpiściel, nie? I teraz szukaj. Szukaj złotej rybki numer 2. O, jest. Co będzie biegła, zamiast się przeteleportować, czy podbiec wampirzą szybkością, to... A, nawet tego sprzedać nie mogę. Znaczy mogę ze sera. To mi się w ogóle nie opłaca. Mam nadzieję, że kiedyś mi tego nie wybije. Trzeci poziom logiki. Okej. Okay. I to niedługo powinno ewoluować z świetnego na dorodne bodajże, a potem na wspaniałe. Ej, ciebie mogę ewoluować w ogóle jeszcze. O, i to mogę od razu ewoluować. Super. Jaka to jest jakość? Niezła. Wspaniałe. Dobra, to zbierzemy jeszcze przy okazji cały plon i wiecie co? Wiecie co? Ja wam powiem co. Wybierzemy się do naszego sklepu. Tak, wybierzmy się do lokalu. Otwórzmy go na chwilkę, zobaczmy czy przyjdzie nasza pracownica super ekstra i w ogóle. Której w sumie chciałabym dać awans. Bo no, całkiem nieźle idzie to. Uzupełnianiem materiałów, także damy jej awans. Słuchajcie, stać nas na to, żeby wydawać troszeczkę więcej kasy, a może się uda być bogatym tam? I też myślałam, żeby troszeczkę pozmieniać ten wystrój. Podbiegnij tutaj i otwórzmy. Okej, okay, sklep jest otwarty, fajnie, super. Czekamy na pierwszych klientów, a ja bym chciała... O, dać awans. I to już? Naprawdę? Boże, boże. Naprawdę? Wyrzuć śmieci. Tak, tylko że nie masz gdzie tych śmieci, kochanie, wyrzucić. Aha. Czy to jest nasza pracownica? Tak. Przyjazna? Zapytaj o zawód. To jest dobre. Zapytajmy ją o zawód, kim jest. Ciekawe jestem, co powie. O, przyszła już summer holiday. W ogóle nie rozmawiamy z naszą specjalistką do spraw sprzedaży w miejscu nazwy domu mody K&B. Nie no, K&B to nie. Dobra, ona niech się zajmie tymi swoimi śmiesznymi rzeczami, a my będziemy podliczać klientów i mam nadzieję, że dzieciaki o siebie zadbają. Także ty dbaj o siebie i ty, Vladziu, też zadbaj o siebie. I mam nadzieję, że o godzinie 6 rano mi po prostu nie wyjdą na dwór. I nie będą mi, że tak powiem, płonąć. Wiecie co, przydałoby się tutaj jakieś siedzonko. Naprawdę. Kupmy. Nice. Dobra. Zróbmy tak i chciałam kupić jakiś fotel. Co my tutaj mamy ciekawego? Co my tutaj mamy ciekawego? Mówiłam, że trochę modów powgrywałam na siedzonko. No, ale bez przesady. Może jakiś fotelik? Fotelik taki, o. Zakasny fotelik. Nie, to jest brzydki. O, takie coś postawimy, nie, no, żartuję. To może być.
tylko bardziej na środku. O, dobra. I sobie usiądziemy. Usiądź. I czekamy, aż ktoś będzie chciał coś zrobić. O, no coś tam ten. Aha, dobra. O, Paulina przyszła. Paulina. No. Niech ta kasa leci, no bo... Niczego jeszcze dzisiaj nie zrobiłam, come on. What's wrong with you? Kupujcie coś. No halo, kupcie coś. Boże, już 2 godziny jest otwarte. O, w końcu Ewa chce coś kupić. Ewa, podlicz klienta, Ewa. No, możesz ją podliczyć? Nie, nie możesz jej podliczyć, bo przeszkadza ci... To coś. Dobra. Zobaczcie, jak się w ogóle rzucili. W ogóle najlepiej otworzyć sklep w nocy, wtedy przyjdą same baby. No, prawie. Przyszedł jeszcze jakiś facet, 2 facetów, przyszło po 3. Super. Super, super. Czy ktoś jeszcze by chciał coś zakupić w moim sklepie? Jakiś ciuszek, nieciuszek? Jakieś duperelki, szmerki? O kurde. Dobra, czyli tak ty, potem ty. Nie powitaj, tylko... Kurde, no bo chciałabym, żeby... Okej. Ty? To jesteś ty. O, teraz mogę, super. I ktoś jeszcze? Nie, dobra. Mamy 3 osoby do podliczenia. Słuchajcie, przydałby się tej wlat. Naprawdę by się przydał wlat. Ale no nic. Może damy sobie jakoś sami radę i poczekamy, aż się... O, właśnie, zaświeci to kółeczko i wtedy można... Super, leci hajs, słuchajcie, leci hajs. O, lol. Teraz to już w ogóle odwaliłam. 400. Matko boska. Podlicz klienta i... Okej, kupiła przedmiot. I jeszcze ty. Dobra, kupili. Wszystko kupili. Szybciej, szybciej, szybciej. Katiusza, Katiusza. Masz, że tak powiem, szybkie bieganie wampirze, a w ogóle go nie stosujesz. Powinnam go włączyć. Zawsze poruszaj się. Powinna się troszeczkę szybciej teraz poruszać. A jednak nie. No nic, trudno. Co za wybór. No, super wybór. Szkoda tylko, że... teraz musimy kończyć. W sensie kończyć. Zaraz musimy zamykać. Aha, ty kupiłeś już. Okej, Eryk już kupił. Wszyscy kupili. Tylko jeszcze od ciebie trzeba podpisać i... I wszyscy, i słuchajcie, będziemy zamykać sklep. Niestety. Lakier do paznokci, serio. Serio, kupił lakier do paznokci. Chociaż w sumie o godzinie 6, ale nie, wiecie co, nie, ja muszę wrócić do domu. Ze względu na to, że zaraz Vladi po prostu, wiecie co zrobi. Że tak powiem. Wyjdzie na dwór i będzie przykro. Także podliczymy jeszcze tego, trudno nie zarobimy na tamtym, zamykamy sklep. Zrobiliśmy w sumie 1400 simoleonów. Około 1400-1450 bodajże tam było. Mamy punkty bonusowe. I teraz tak. Szybkie naliczanie nieznaczne, to na co nie stać. Dodatkowy pracownik. Kasa sklepowa jutra, to nie. Ale wiecie co? Zamówiłabym właśnie tego dodatkowego pracownika. I mogłabym go zatrudnić. O Jezu, stój. Zatrudnilibyśmy tylko do czego? Erika? Paulinę może. Chociaż Paulina jest wampirem, to... Dobra, trudno. I zobaczymy, co będzie robić jeszcze. Ja muszę szybciutko wracać do domu, słuchajcie, bo tak. I mam nadzieję, że Vladi się schował w domu. Bo jeżeli nie, to będziemy mieli naprawdę wielki problem. Mam nadzieję, że chociaż ta energia nie spadła na zerowy poziom. To by było naprawdę złe, słuchajcie. Ja nie chciałabym stracić Vlada tylko dlatego, że musiałam troszeczkę dłużej siedzieć w pracy. To by było bardzo przykre.
Bardzo. Okej, mamy bardzo niskie fundusze. Wpłaciliśmy w ogóle 100 tysięcy. Mamy 99 995, także jeżeli wejdzie powyżej 100 tysięcy pieniędzy, to byłoby super. W każdym razie, ja sobie przeleję z dom mody na fundusze rodziny około 50 tysięcy. Tak, bo w sklepie nie są mi potrzebne pieniądze. 49 tysięcy to jest naprawdę bardzo dużo pieniędzy i będzie to wystarczająca ilość pieniędzy na to, żeby sklep prosperował. Ja muszę szybciutko Kaciuszkę schować i słuchajcie, na dzisiaj będziemy kończyć, bo ten odcinek już jest dosyć długi. Także mam nadzieję, że Wam się podobało mimo wszystko. Widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. A tak jak mówiłam, nie zapomnijcie o łapce w górę. Dziecko oczywiście nie śpi. Ale chociaż pracę domową ma zrobioną. Nie zapomnijcie o łapce w górę, napiszcie komentarz, czy Wam się podoba seria, czy mamy już ją kończyć, czy w ogóle. I widzimy się w kolejnym, także trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia już niedługo i cześć!